Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj spróbujemy zjeść tajski deser. Cała Polska i internet żyją przyjazdem Donalda Trumpa, ale mimo tego ważnego wydarzenia przywitamy się z internetem, a nie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Porozmawiamy o czymś bardziej przyjemnym, o jedzeniu, a dokładnie o tajskim przysmaku, który podbił internet, ale nie każdy jest w stanie to docenić, co widać po minie tego dziecka. No ale dlaczego tak jest? Bo to pudding wyglądający jak kupa. Teraz już się pewnie nie dziwicie, że go mdli. Podobno smak wcale nie jest taki zły, a przynajmniej tak mówią osoby, które zdecydowały się go spróbować. Jeżeli wygląd cię nie odstrasza, to cena też tego nie zrobi, bo kosztuje tylko $1 i przez to producent nie nadąża wypełniać zamówień. Deser to ma być przyjemność, a wątpię, że ktokolwiek ją czuje, jedząc pudding w kształcie kupy albo w tej drugiej wersji, przypominającą szczeniaka. Wybierzcie sobie, co wolicie. Jak już jesteśmy na Dalekim Wschodzie, chociaż patrząc na ich przysmaki, to bardzo daleki wschód. Teraz czas na Japonię, gdzie możesz wziąć ślub ze swoją wirtualną wybranką. Potrzebujemy do tego gogli VR i odpowiednie miejsce, gdzie będziemy mogli powiedzieć tak wirtualnej postaci. Oczywiście jak przy takiej ceremonii jest też pierwszy pocałunek i to ta pani trzyma usta naszej żony. Pewnie niektórzy samotni panowie razem ze mną pomyśleli, jest dla mnie szansa, no ale niestety. Szczęśliwców było tylko 100, a byli oni graczami gry komputerowej Nitsuma Love Excation i z postacią z tej gry można było wziąć ślub, co nie zmienia faktu, że internet jest w szoku. Na Facebooku film w 2 dni nabił 13 milionów wyświetleń i rozpętała się burza. Dla niektórych to normalny rozwój cywilizacji, dla drugich jej upadek. Patrząc ze strony finansowej, to i tak ten ślub jest tańszy niż z prawdziwą kobietą. Po samej ceremonii były oklaski, zdjęcia i każdy mógł zabrać papierową żonę do domu. Dzięki wielkie, że przyszliście. Nara, nara, hej. No ale w tym wszystkim brakuje mi jednej ważnej rzeczy. Poczęstunku, ale my dokładnie wiemy, co mogłoby osłodzić ten piękny dzień. Dzisiaj lecimy z dziwnymi rzeczami, to teraz czas na dziwną panią Elizabeth, która jak widać uwielbia kolor zielony, do tego stopnia, że ma same zielone ubrania, zielone włosy, jest cała zielona, a sąsiedzi nazywają ją The Green Lady, czyli zielona dama. Całe to szaleństwo zapoczątkowała podróż z jej ojcem na Florydę. Wtedy zakochała się w tym kolorze, trwa to już 50 lat i jak sama mówi, ta zieleń sprawia, że jest szczęśliwa. Gdy tak na nią patrzę, mam wrażenie, że to wszystko przez inną zieloną rzecz, którą się pali. W tym całym zielonym szczęściu ma jeden problem, jest samotna. Ale nie bądźcie smutni, tu też będzie happy end. W końcu na to też niedługo będzie sposób. Damy jej gogle VR i będzie mogła wybrać Shreka, Kermita, coś odpowiedniego i zielonego na pewno jej znajdziemy. To tyle w tym odcinku, pełne filmy standardowo w opisie. Pamiętaj też o lajku, będę za to wdzięczny. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, abyśmy wspólnie oglądali filmy, które podbijają internet. Możesz też zostawić po sobie komentarz. No i zapraszam was na mojego vloga, na moim drugim kanale, gdzie mówię o swoich planach na kolejną część roku. Ale przede wszystkim mówię tam o swoim maluchu, którego kupiłem i którym będę jeździł po Polsce. Dlatego jeżeli chcesz, abyśmy się spotkali, koniecznie zobacz ten film, link w opisie. My widzimy się w Poszukiwaczu w poniedziałek. To co my tu mamy w niedzielę? I na Instagramie, Facebooku codziennie. Do zobaczenia. Hej!